No tak. Co zrobić? Tak się urodziłem prędko. Dobrze, że zdrowie jeszcze jest, tak? Dobrze, że jeszcze tak chodzę swoim obożonym. A to żona pana, tak? Ja jej wiozę zawsze, nie tam o takie te zielone, wot. Górbaty za Zaporożec. No. A to ładny samochód. Masz 68 lat ma. I pan jeździ ciągle tym samochodem. Ja jeszcze je sobie naprawiam i jeżdżę. No proszę. To bardzo dobrze. Ja mam rację, chyba 80 lat. A mogę prowadzić. Jeździ pan cały czas. Daleko nie jadę. Ale no to pan jeszcze. Benzyna bardzo droga. A droga benzyna. A ile benzyna u was kosztuje? 10 hrywni. To jest bardzo dużo. A córka moja, Chulińska, Siemieńców. To gdzie to się ma? Na wasze warunki to jest to jest bardzo. To co to jest? To pensja taka, co to jest? To lepiej się żyje. Ja to trochę pana nagram przy okazji, to dobrze? Proszę? Ja to troszkę pana nagram na kamerę. Ja mam syna, mam szprotawie. A szprotawie pan ma? On ma już po państwowe te oje, mam takie wózki, troszkę mam. Trzeci piasek chodzi, tak? Ja przyjeżdża do pana troszkę, tak? Przyjeżdża często do pana? Tak, o przyjeździ już wcześniej jeszcze raz. Przyjeżdża. Pan ma szprotawie syna? No właśnie słyszałem. Szprotawie mam syna. A pan teraz mieszka w Złoczowie? Ja w Złoczowie. A skąd ze Złoczowa pan pochodzi? Czy... Tak. Ja w Łódzku, tam na Polski, Chłopskie, to jest tam. A gdzie pan się urodził? Ja urodziłem się na Polskim Łódzku, tam na Polsce. Tam jest tam miasteczko Skałat tam jest. Aha, Skałat. Tam jest, ja tam urodziłem. No. A ojciec przyjechał w 1932 roku tutaj na pracę. On był maszynistą od mlynu, od goralni, technikiem. Na roboty jeździł. I tak my przyjechali tutaj do Polski. Ciekawe. I tak tam przy wojnach, w 1939 roku wojna, 1941 wojna i tak my tu przeżyli wszystko takie, te remedie, te takie. Bo my z Kozaków jesteśmy, pan wie gdzie. Z Kozaków. A, to jest tak. No. To panu dam, tu są widokówki, które zrobiliśmy. Kościół na Kozaka. A to jest kościół w Pyżanach. W Pyżanach. Teraz my nasi mieszkają w Pyżanach. To jest koło Gorzowa. I to jest nasz ksiądz Kral, który z Kozaków, który z nami pojechał z naszymi. Tu są Pyżany teraz, tak jak tam mieszkają. To jest kościół na Kozakach. Teraz tak wygląda i w Pyżanach. No i to jest niemiecki kościół w Pyżanach, jaki był, jak przyjechali. Ale władze nie pozwoliły go odbudować i rozebrali. A to jest mój dziadek. Jeszcze na Kozakach zdjęcie sobie. Na Ferencowicz Kazik. On pochodzi z Kozaków. On już umarł. A tutaj jest ksiądz Ferencowicz Józef. Tak, on mówił, że jego brat był w Polsce. Także to on jest księdzem Kralem. No i taką panoramę. Ma pan widokówki od nas. Co to kosztuje? Nic nie kosztuje. A wie pan, Unia Europejska dała pieniądze na to, żeby wydrukować. To jest taki program, żeby zachować to, co jeszcze te. Tu jest wszystko napisane. Tak. Potem dużo zdrowia życzę. Dużo zdrowia i to co pamięta, co pan pamięta, trzeba spisać, bo to jest najważniejsze. Wszyscy znają, bo ja jako się robię bardzo dużo. A tutaj, tak? Mama, to pan jakiego Zaporożca ma, takiego tam, taki zielony tam stoi. W 1936 roku. To dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dla waszych rodziców. 63. Moich już on urodzony jest. Ja jego bym tak kupił nowy i już tutaj jeszcze trzyma. A od nas pamiątkę. Jak się wydarzy, to takie, że ja siadam. Jak mówiłam, myśmy przyjechali na Kozaki na to są właśnie, to jest kościół Kozaka. My siadam, co tam 50 podarów, co ja tam. A to jeszcze nie. Siostry u nas umarły.
Шкода, що ми скоро їдемо. Ми тут гадали, гадали, гадали. Оповідали мені. Так, з радістю. Дякую, дякую, дуже дякую. Я вам напам'ятаю. Щасливий дрог, не виїжджайся. Ти не можете знайти, бо моя ім'я. Бабо Жадка, у мене німецька фамілія Фукс. Добре, а ми обожаємо. Чим за шість років? Я завжди роблю, що вони до мене прийшли.